historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący z ulicy. It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Walki o niestotalność. Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie? Iśpi Anglia. Listopada roku 1771 o mały włos mógł stać się jednym z najważniejszych dni w polskiej historii. 20 lat przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja na warszawskiej ulicy z rąk zamachowców mógł zginąć król Stanisław August Poniatowski. Napadnięty, uderzony pałaszem w głowę, zasmaloną twarzą od wystrzału z pistoletu, cudem jednak uniknął śmierci, przekonując porywaczy zamachowców, że lojalność wobec monarchy jest ważniejsza od przysięgi konfederatów barskich. Rana cięta na głowie nie okazała się groźna, a sam zamach, czy raczej próba porwania, posłużyły jako dobry chwyt propagandowy. Do dziś nie wiemy, czy konfederaci barscy i rzekomy przywódca spisku, późniejszy bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Kazimierz Pułaski, tak naprawdę chcieli zamordować władcę. Mało tego, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, czym była sama konfederacja barska. Czy ostatnim rokoszem? Czy jedyną naszą wojną religijną, pierwszym powstaniem, czy tylko rosyjską prowokacją, która umożliwiła pierwszy rozbiór Polski? Zapraszamy na kolejny odcinek naszego specjalnego cyklu o ostatnich latach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, realizowanego przez nas na 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Granicą gorliwości obywatelskiej jest sprawiedliwość. Tylko fanatyzm pozwala sobie na wszystko. Od dziecięcych lat ganiłem głośno nadużycia władzy nad cesarstwem, jakiego dopuścił się Cezar, ale potępiałem także czyn senatu. Podziwiałem w Brutusie obywatela, nienawidziłem mordercę. Głosiłem łagodność względem zwyciężonych i sam dawałem jej przykłady. Kiedy Rosjanie po barbarzyńsku postępowali z moimi rodakami, ja odsyłałem im jeńców. Karę śmierci, którą wszystkie ustawy stanowią, zmieniłem na roboty publiczne. Jeżeli chodzi o Stanisława Poniatowskiego, to czułbym się zaiste najszczęśliwszym ze śmiertelnych, gdybym mógł z nim walczyć, idącym na czele niewolników i nieprzyjaciół, których wezwał do ojczyzny na wytępienie równych obywateli. Gdybym wziął go do niewoli i mógł zmusić do abdykacji tronu zroszonego krwią moich ojców i przyjaciół. Przypisywane mi intencje zamachu na króla są wstrętnym oszczerstwem, pozbawionym wszelkiej podstawy wymysłem, zrodzonym pod ciężarem wyrzutów sumienia. Słowa Kazimierza Pułaskiego mogą przekonywać, że faktycznie dość kuriozalne wydarzenia nocy 3 listopada 1771 roku mogły być fortelem autorstwa dworu. Kompromitacja zamachowców miała odwrócić od konfederatów sympatię Francji i Austrii i ukrócić trwające 3 lata powstanie. W okresie rozbiorów romantycy właśnie tak nazywali Konfederację Barską. Trzeba jednak przyznać, że jej przyczyny i przebieg do dziś budzą kontrowersje. Właśnie o to pytamy historyków profesora Richarda Batryk-Pawlikowskiego i profesor Zofię Zielińską. To wydarzenie powoduje pewną trudność interpretacyjną, ponieważ jedyna relacja, którą mamy, pochodzi od samego króla, który on był przecież stroną w tym wydarzeniu i trudno powiedzieć na podstawie źródeł, jakie były dokładne cele przywódców Konfederacji i uczestnicy, powiedziałbym, że porwania, rzeczywiście został porwany. Czy mieli zamiar go zgładzić od razu? No chyba nie, ale możliwe, że chcieli postawić go przed sądem. I trudno orzec, jaka byłaby kara, bo na pewno znaleźliby go winnym, z całą pewnością. To, że Jean-Jacques Rousseau doradził konfederatom, żeby nie wykonać kary śmierci na nim, może świadczyć, że to było wzięte pod uwagę. W każdym razie to był duży błąd przywódców konfederacji, bo to bardzo poruszyło opinię w Europie przeciwko konfederacji i chyba to poszło za daleko również dla sporej części narodu szlacheckiego. Konfederacja Barska to jest ruch o niejednorodnej ideologii i niejednorodnych celach.
Znowu bym tu mogła odwołać się do króla jako świadka wydarzeń, który powtarzał, że inne cele mają przywódcy Konfederacji Barskiej, którzy ją wywołali, a inne te rzesze szlachty, które giną za wiarę i ojczyznę. Przywódcy Konfederacji Barskiej to są ci przywódcy tej ciemnej Konfederacji Radomskiej, tego rokoszu konserwatywnego, który chciał zniszczyć wszystkie reformy początkowych lat panowania Stanisława Augusta, którzy poczuli się zawiedzeni przez Rosję, bo ciołka nie zrzuciła z tronu. I oburzenie narodu spowodowane rosyjskimi gwałtami podczas Sejmu Repninowskiego, podczas Sejmu, który pod węzłem Konfederacji Radomskiej się zawiązywał, na porwanie senatorów, na gwałty dotyczące to na gwałty, które uważali za gwałt na religii, to znaczy narzucenie politycznego równouprawnienia innowierców, nietolerancji religijnej, bo ta była modna w Europie, tylko nigdzie w Europie nie istniejącego równouprawnienia politycznego innowierców, tym oburzone społeczeństwo szlacheckie było gotowe do powstania. I Konfederacja Barska jest z jednej strony w intencji tych, którzy ją wywołali, realizacją tych celów radomskich, których nie zdołali przy pomocy Rosji zrealizować, ale to im się szybko wymknęło z rąk i jest ona z całą pewnością pierwszym powstaniem, pierwszą walką o wolność z coraz bardziej uświadomionym celem, że tym, kto przeszkadza tej wolności, to jest Rosja. Bo jeszcze elementem barskich celów była walka z Czartoryskimi i Stanisławem Augustem za to, że nadszarpnęli oni polską wolność, atakując Liberum Veto. To jest jeszcze po sarmacku pomyślana wolność. Wolność, gdzie Liberum Veto jest źrenicą wolności. Ale te sprawy stały w trakcie tych 4 lat walk, odchodziły coraz bardziej w cień. I jasne się stało dla tych, co walczyli, że ich najważniejszym wrogiem jest Rosja i najważniejszym elementem walki walka o suwerenność państwa. Jeszcze bym chciała dopowiedzieć, że niezależnie od tego, czym się, mówię cały czas o tej szlachcie, mylili, a co nie, a w czym nie, to fakt, że ktoś ofiarowuje dla kraju życie i majątek, zawsze zasługuje na szacunek. Wszystko wskazuje na to, że gdyby nie rozbiory i powstania narodowe w XIX wieku, dziś praktycznie moglibyśmy nie pamiętać o Konfederacji Barskiej. Już sama data zawiązania, 29 lutego 1768 roku, sprawia pewną trudność. W roku 2018, gdy miesiąc miał 28 dni, 250. rocznica wydarzenia przypadała w próżni. Konfederacja Barska przedstawiana jest często jako pierwszy polski zryw narodowy i niepodległościowy. Walczący z Rosjanami konfederaci faktycznie byli pierwszymi Polakami zsyłanymi na Sybir. A trwało to później przez kolejnych 170 lat. Ważnym aspektem ideologii Barzan była religia katolicka. Choć o kontrreformacji w Europie mało już kto pamiętał, a papież szykował się do kasacji potęgi zakonu jezuitów, to o Konfederacji można chyba mówić jako wojnie religijnej, i to nie tylko w wymiarze symbolicznym. Broniono przed Rosjanami Jasnej Góry, a katolicy padali ofiarami rzezi na Ukrainie. W czasie tak zwanej Koliszczyzny i rzezi humańskiej mogło zginąć nawet i 100 tysięcy osób. Napięcie religijne w Polsce zostało w pewnym sensie narzucone z zewnątrz, bo Katarzyna już w 1964 roku wysuwała postulaty przywrócenia praw innowiercom. W trakcie XVII wieku i w pierwszej połowie XVIII odsunięto praktycznie innowierców od udziału w życiu politycznym. Rosja, nie wiemy dobrze dlaczego, ale między innymi po to, aby mieć posłuszną klientelę w innowiercach, obdarzonych przywróconymi im prawami politycznymi, i na Zachodzie zyskać poklas oświeconej elity. Przedstawiano tę sprawę innowierców, walkę o prawa dla innowierców, jako walkę o tolerancję. Otóż Katarzyna tę sprawę rozdmuchała i od Sejmu 66 roku zażądała ultimatywnie politycznego równouprawnienia innowierców. Jak już mówiłam, nigdzie w Europie tego nie było. Najbardziej oświecony kraj, Anglia, przecież katolików w ogóle do życia publicznego nie dopuszcza. Konfederacja Barska była z całą pewnością sprowokowana przez jawne rosyjskie gwałcenie Rzeczypospolitej. I to chyba było powód numer jeden, ale też były wątki niechęci do zmian i reform reprezentowanych przez króla. I było odrzucenie jego prób mediacji i kompromisu.
I też była nienawiść wyznaniowa do tak zwanych heretyków i schizmatyków. Możliwe, że gdyby nie rosyjskie żądanie równouprawnienia, już nie powiększenie sfery tolerancji, ale równouprawnienie, że dla dysydenckich, czyli protestanckich i dizunickich, czyli prawosławnych szlachty, to możliwe, że po prostu te emocje poczęłyby trochę studzić. Były pewne znaki pod koniec panowania Augusta III, że emocje wyznaniowe trochę tonowały się w stosunku do początków XVIII wieku, ale zostały sztucznie wywołane z wielką furią przez bardzo niemądrą polityką Katarzyny II, która po prostu chyba nie rozumiała, na czym polega. Nigdy nie była specjalnie zaangażowana religijnie. Musiała udawać, że jest dobrą prawosławną, ale na pewno nie rozumiała i nie lubiła katolicyzmu, więc prowokowała taką reakcję, której w zasadzie nie mogła pojąć z tą polityką w latach 60. Natomiast rzeczywiście brakowało Konfederacji trzeźwo myślącego dowództwa. Nawet najinteligentniejszy z nich, biskup Adam Krasiński, biskup kamieniecki, nie za bardzo orientował się w tym, co było realistyczne, a tym, co nie było realistyczne w europejskiej polityce. Realizm schodzi na dalszy plan, gdy na scenie pojawiają się symbole. Jak w każdym z odcinków przywołujemy jedno dzieło sztuki związane z wydarzeniami końca XVIII wieku. Dziś wybór jest prosty i znów ten sam bohater, czyli Kazimierz Pułaski. Doktor Sebastian Adamkiewicz opowie nam, jakie przesłanie niósł obraz Juliusza Kossaka Kazimierz Pułaski pod Jasną Górą. Jasna Góra powraca w polskiej historii jak bumerang. Obrośnięta mitem o stoi polskości, niewzruszonej twierdzy, ostatniej deski ratunku, urasta do rangi miejsca świętego, niezależnie od swojego stricte religijnego znaczenia. Tak też prezentuje się na obrazie Juliusza Kossaka pod tytułem Kazimierz Pułaski pod Jasną Górą, namalowanego w 1883 roku. Dzieło jest archetypicznym odwołaniem się do religijności jako elementu polskiej tożsamości. Jest tym samym spójne z tym, w jaki sposób patrzono na bażan w epoce romantyzmu i jak utrwaliło się ich postrzeganie w późniejszym okresie. Jak przedstawia zatem ten epizod Juliusz Kossak? Oto dzielny wódz z ryngrafem ozdobionym wizerunkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej rusza do ataku na czele zwartych chówców pod sztandarem maryjnym. Natężenie symboli religijnych połączonych z militarną wymową obrazu jest grą najczęstszych skojarzeń tak ważnych w budowie polskiej tożsamości. To nie przypadek, że odwoływano się do nich w 1883 roku, kiedy to właśnie sięgnięcie po najprostszą symbolikę kulturową budować miało wspólnotę ponadstanową, pokazywać różnice między nami a obcymi, tworzyć wyraźną osie podziału, a tym samym wydobywać poczucie odrębności i tożsamości. Oczywiście w narracji bażan religijność odgrywała pewne znaczenie. Odniesienie się do niej było przecież wynikiem wykorzystywania przez Rosję kwestii innowierczych, domieszania się w sprawy polskie. Katolicyzm stał się tym samym symbolem suwerenności i niezależności. Co prawda, szczegółowe badania nad zagadnieniem pokazują, że często był fasadą i sztafarzem, pozą przyjmowaną przez konfederatów, nie będąc jednocześnie najważniejszym elementem ich działalności. Ale to właśnie on stał się dla przyszłych pokoleń esencją ich działania. Z wagi symbolów bażanie zdawali sobie zresztą sprawę. Kazimierz Pułaski nie tyle bronił Częstochowy przed oddziałami rosyjskimi, co celowo ją zajął, później w istocie odpierając się pod jej murami wojskom dowodzonym przez Iwana Drewicza. Tryumf ten dał Pułaskiemu sławę, a narracji łączącej religię z wartościami wolnościowymi i religijnymi dał możliwość trwania i korzystania zawsze wtedy, kiedy można było się do niej odwołać jako do wyrazistego symbolu kulturowego. Szukano tym samym tego samego asumptu do narodowego buntu, który tak pobudzał wyobraźnię w czasie szwedzkiego potopu, a który po latach wyrósł na jeden z większych mitów tożsamościowych. W tym konstrukcie z prostych skojarzeń i najświętszych symboli odzierano oczywiście polskość z charakterystycznej różnorodności, ale jednocześnie tworzono przestrzeń porozumienia pomiędzy szlachtą a chłopami, przestrzeń opartą na wspólnym doświadczeniu religijności.
Familia Czartoryskich, podłych i przedajnych adherentów gminem wzmocniona, zuchwałym z nieograniczonej ambicji panowania duchem wzdęta, publicznych nieszczęść naszych początkowym była źródłem. Kto w czasie zaczętego interregnum imieniem narodów opiekę moskiewską oddał Polskę? Familia Czartoryskich. Kto mimo kardynalne narodu konstytucje pod najsurowszymi karami ściągania wojsk obcych do kraju zakazujące Moskwę sprowadził? Miejsce rady i bezpieczeństwo gwałcił. Kto rządów formę wzruszył, prawa jednomyślnością stanowione, wiekami i przysięgami stwierdzone skasował? Kto wojsko i skarb pretekstem komisji przywłaszczył? Kto równowagę wolności w ten sposób zrujnował? Kto hetmanom władzę odebrał? Kto na uciśnienie kraju cła generalne stanowił? Familia Czartoryskich. Płacz, nędza, ubóstwo, spustoszenie, zabójstwa, gwałt, nieudoła, kajdany, łańcuchy, spisy, noże, pale, haki i różnego okrucieństwa instrumentu są to właściwe i istotne znamiona Stanisława Poniatowskiego, intruza i uzurpatora tronu polskiego. Tak władze Konfederacji ogłaszały bezkrólewie w roku 1770. Odezwę generalności, czyli władz powstańczych, można interpretować prosto. Największym złem dla Rzeczpospolitej miały być rządy rodziny Czartoryskich i panującego od 6 lat króla. Ale co z samym Stanisławem Augustem, który przecież w trakcie Konfederacji rozpoczął obyczaj wyprawiania obiadów czwartkowych, a gdy w Polsce i na Litwie trwały walki z Rosjanami, dalej rozwijał swoje zainteresowania z dziedziny sztuki i teatru. Skoro Konfederaci byli bohaterami, to jak określić postawę króla? Na pewno to nie była bohaterska postawa, aczkolwiek na poziomie indywidualnym wykazał niemało odwagi tej nocy, w której został porwany, jeśli wierzyć jego własnej relacji. Z całą pewnością nie był mściwy w stosunku do porywaczy i nawet zapłacił pensję temu ostatniemu na wygnaniu do końca swoich możliwości. Starał się o jakieś pojednanie, starał się jakby lawirować między przemożną siłą Rosji a oporem narodu w poszukiwaniu najmniej złego rozwiązania dla ojczyzny. To z natury nie jest postawa bohaterska, wszystko albo nic. Więc to było skrajnie trudne. Wydaje mi się, że decyzja, żeby w końcu wysłać swojego kompana Franciszka Ksawerego Branickiego przeciwko konfederatom, to można rzeczywiście to żałować. Zastanawia się, czy gdyby nie zrobił tego, czy konsekwencje w postaci pierwszego rozbioru nie byłoby jeszcze ostrzejsze dla Rzeczypospolitej, trudno powiedzieć. Ale myślę, że w tych bardzo trudnych okolicznościach starał się jak najlepiej dla Rzeczypospolitej. I wtedy był młodszy, miał więcej energii i starał się opóźnić pierwszy rozbiór z o wiele większą determinacją niż wykazał w obliczu drugiego rozbioru 20 lat później. Stanisław August zdawał sobie sprawę, że przywódcy barscy walczą przeciwko niemu, chcą jego zrzucić z tronu, że to jest ich główny cel. Natomiast z dużym szacunkiem odnosił się do tej szlachty średniej, która walczyła, średniej i drobnej, która walczyła, nie rozumiejąc, do czego przywódcy ją wciągnęli. Walczyła także z królem, także z reformami, także z Czartoryskimi i próbował ich od tego odwieść, uprzedzając, że zgotują zgubę ojczyźnie. No, ale nie zdołał. Niemniej do końca żywił szacunek dla tych, którzy, to co już powiedziałam, byli gotowi ofiarować ojczyźnie, nawet jeśli się mylili co do celów, swoje życie i majątki. I w końcu dochodzi do wydarzenia z roku 1771, gdy spiskowcy, inspirowani albo przez Kazimierza Pułaskiego, albo innych pomysłodawców porwania czy zamachu, stają twarzą twarz ze Stanisławem Augustem. A jak potoczyłyby się losy Rzeczypospolitej, gdyby nawet w wyniku pomyłki doszło do królobójstwa? Myślę, że to byłby pretekst,
dla jak najsurowszego rosyjskiego rozprawiania się ze szlachtą królobójczą. Nie można wykluczyć, że doszłoby do całkowitego rozbioru Rzeczypospolitej, ale myślę, że prawdopodobnie doszłoby po prostu do takiego rozbioru, który byłby dotkliwszy niż pierwszy rozbiór faktycznie się stał. I na pewno, gdyby Rzeczpospolita przetrwała po tym, Katarzyna by zrobiła wszystko, żeby nie pomylić się jeszcze raz z królem i ustanowiłaby królem kogoś, który absolutnie ślepo, posłusznie wykonałby wszystkie jej rozkazy. Konsekwencją zrywu stał się pierwszy rozbiór Polski w roku 1772. Dziś możemy jedynie zastanawiać się, czy z geopolitycznego punktu widzenia ponad 4 lata wewnętrznych walk nie były dla kraju czasem straconym. Pokazały, jak państwo jest wewnętrznie skłócone i że 3 sąsiednie mocarstwa mogą pozwolić sobie na bezkarne wydarcie dogodnych fragmentów terytorium. Ze wszystkich powstań, bo w pewnym sensie to było pierwszym w sensie cyklu powstań narodowych, to jest chyba najmniej jednoznaczne. Cele były różne, ale na całą pewnością można mówić o bohaterstwie i o poświęceniu ludzi, którzy walczyli za wolną ojczyzną, tak jak ją pojęli. I jak się czyta o traktowanie jeńców przez Rosjan i o złamanych umiejętnicach danych, na przykład obrońców Wawelu, którzy zostali wymaszerowani na Sybir i zaknutowani na śmierć w wielu przypadkach. To trudno nie chylić czoła przed takim poświęceniem patriotycznym. Natomiast polityczne skutki Konfederacji były opłakalne.